Cześć, taki mam dla Was krótki poradnik. Chodzi mi o to, kiedy wybierać miód. Najlepszym sposobem do sprawdzenia są refraktometry. Jeżeli czegoś takiego nie posiadamy, to możemy to sprawdzić takim prostym domowym sposobem. Trochę trudniej tutaj niestety mam w miodni. Matka mi zaczerwiła pierwszą pół nadstawkę na dwóch ramkach, ale to nie szkodzi. Wracając do tematu. Jeżeli mamy miód, tutaj mamy ramkę już w części zasklepioną. Jeżeli ramka jest zasklepiona cała, wtedy mamy 100% pewność, że taki miód jest gotowy. Jeżeli kwitnie rzepak, to ten miód może dosyć szybko skrystalizować w ramkach, czego niestety nie chcemy. A jeżeli chodzi o domowy sposób na sprawdzenie tego, możemy taką ramką potrzęść i zobaczyć, czy to nam kapie, czy to nam kapie. Jeżeli miód jest dojrzały, to on nie będzie jakoś tam intensywnie mocno kapał i możemy sobie przyjąć, że możemy go śmiało wirować. Jeżeli chodzi o miody rzepakowe, to nie muszą one być całkowicie zasklepione. No wtedy unikniemy tego problemu krystalizacji. Tutaj mamy ramkę, podejdę bliżej. Ładny tegoroczny miodek, częściowo zasklepiony. Za parę dni to się wszystko będzie nadawało już do wirowania. By było na tyle na dzisiaj. Jeżeli się podobało, to byłbym wdzięczny za łapkę w górę, i subskrypcję. Do usłyszenia. Dzięki. Hej.